Cześć, witajcie na kanale Warsztatu Jakuba. Dzisiaj u mnie przecinarka do metalu firmy Parkside, model PMTS 180 A1. Zanim otworzymy sobie pudełko i wyjmiemy samą przecinarkę, najpierw zapoznamy się z parametrami technicznymi tego urządzenia. A więc przecinarka ta ma moc 1280 W. Tarcza obraca się z prędkością 7700 obrotów na minutę. Maksymalny rozmiar tarczy, jaki tu możemy włożyć, to tarcza o średnicy 180 mm. Gwint tutaj mocujący to M8. Oraz możemy regulować sobie kąt, pod jakim chcemy ciąć, od 0 do 45 stopni. Także na pudełku tutaj mamy podaną maksymalną wysokość przy kącie 0 stopni, jaką możemy przeciąć, to 50 mm. No i tutaj akcesorie, dwa imbusowe kluczyki oraz przewód o długości 2 metrów. Jest certyfikat TÜV, także gwarancja 3 lata. Prawdę mówiąc, nigdy takiego urządzenia jeszcze nie używałem, także nie mogę się doczekać, aż otworzę pudełko i pierwszy raz coś tym przetnę. A więc obracamy sobie i jedziemy. Okej. Sam karton osłonka. No i samo urządzonko. Opa. Trochę waży jednak. Więc tak to wygląda. Okej, co my tu mamy? Okej, a więc tak to wygląda. Może na początek sobie zmierzymy wymiary. Przy złożonym sprzęcie jest to gdzieś około 300 mm tutaj do tego miejsca, a szerokość razem z rączką około 350 mm. No i ta szerokość około 270 mm, a więc po złożeniu jest to naprawdę dosyć kompaktowe urządzenie. Ale czuć, że troszkę waży. Tu od razu nam się rzuca w oczy rączka, jak przy elektronarzędziach Parkside. Bardzo podobna do uchwytu od piły szablastej. I tabliczka znamionowa. Tak, czyli to samo, co już powiedziałem. Przewód naprawdę dosyć gruby. Taki bardziej żelowy, fajny, giętki. Odwiążemy sobie go. No i tutaj, aby ją podnieść do góry, tutaj mamy taką śrubę zabezpieczającą, bardzo podobnie jak w pilarkach ukosowych. Podciągamy ją. O, i urządzenie nam idzie do góry. Teraz pierwsze wrażenie moje to takie, że ta tarcza jest bardzo mała. Zobaczmy, jak to wygląda. Fajnie to chodzi. Lekko płynnie. Oczywiście będzie to trzeba jeszcze jakoś przymocować do blatu. Tutaj mamy dwa otwory. Chyba na to pierwszy to tu, a drugi tutaj. A więc dobra. A więc tutaj mamy imadło do przytrzymywania pewnego rodzaju materiałów. Tutaj pokrętło do regulacji. Żeby szybko to przesunąć, podnosimy tą. Tu się już zakleszczyła dźwigienkę. O, podnosimy sobie to do góry i możemy już sobie swobodnie tą śrubą mocującą manewrować. Tutaj jest na tym
gwint odpowiadający tej śrubie i to się nam zazębi, kiedy dociśniemy materiał, wtedy nam się to trzyma, ale zaraz sobie coś włożymy, zobaczymy. Tutaj sama podstawa, blat roboczy, jest wykonana ze stali. To dobrze, że nie z jakiegoś delikatnego odlewu, nawet to jest odpowiednio masywne. Wymiary tego stołu roboczego to szerokość gdzieś 175 mm, a jak chodzi o tutaj ten wymiar, wiadomo od tej przykładnicy kątowej, którą możemy regulować za pomocą tutaj tej czerwonej śruby, zaraz to zbliżę. No więc tak to wygląda, jeżeli chcemy sobie zmienić kąt cięcia, tą dźwigienkę przekręcamy i wtedy nam się zwalnia tutaj ten kątomierz. Przedziałka jest tutaj. Teraz widzimy, chcemy 45 stopni, także tą rączkę tutaj przekręcamy w prawo, zaciskamy mocno, zobaczymy, czy to się nam, no, próbuję docisnąć, jak na razie to trzyma mocno, nie dam rady tego przesunąć, to jestem tutaj zaskoczony. Ok, luzuję sobie to i wracam do kąta 0 stopni. W prawo dociągam. Teraz to lżej poszło. Zobaczymy, czy tu mogę teraz. No nie, nie ugina mi się. To już jest plus. Ponieważ spotkałem się z opiniami, że to się wygina. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, kiedy włożymy tu jakiś materiał. A więc jak chodzi o stół roboczy, szerokość 175 mm, a w kącie prostym tutaj ten wymiar to około 110 mm. Także coś takiego możemy tu włożyć, ale wiadomo, że cięcie będzie tylko kilka centymetrów. Ok, tarcza, jak wspomniałem wcześniej, mamy tutaj w zestawie tarczę 180 mm średnica do metalu, grubość 1,6 oraz otwór 22,2 mm. Maksymalna prędkość cięcia 8,5 tysiąca obrotów na minutę. Czyli dalej mamy informację 80 metrów na sekundę. Osłona tej tarczy jest też jest dosyć z odpowiedniej grubości blachy. Nie jest to plastik jak w ukośnicy. Tutaj w pile ukosowej do drewna, tutaj plastik to raczej by się szybko stopił. Tutaj mamy przycisk do blokowania sobie tarczy, jeżeli chcemy ją zdemontować. Za chwilę pokażę, jak to się robi. Najpierw musimy sobie odkręcić tutaj te dwie śrubeczki kluczykiem z zestawu. Więc tak to wygląda. Ok, no i tu teraz tutaj, jeżeli chcemy odkręcić tarczę, oczywiście najlepiej to robić przy wyłączonym napięciu, przy odłączonej wtyczce z gniazdka. No i blokujemy sobie tutaj tą tarczę, podobnie jak jest w szlifierkach, tym przyciskiem. No i odkręcamy gwint prawy normalnie, czyli odkręcamy w lewo. No i tutaj wyjmujemy sobie tą śrubę i dwie podkładki. Tutaj tarcza już, możemy tarczę śmiało ściągnąć. Od wewnętrznej strony również jest tu podkładka. Mechanizm bardzo podobny jak w szlifierkach
kątowych. Dobra, i tutaj ten gwint M8. I tu widzimy różnego rodzaju, jest tu zimmering trzymający tutaj tą osłonę. Dobra, przejdźmy sobie dalej. Tutaj zauważyłem, że już ten gwint wewnętrzny tej śruby jest nieco wyrobiony. Nie zauważyłem, czy ja to robiłem podczas jednego tego dokręcenia, czy już po prostu taki był, ale najwyraźniej jest to miękka śruba, także tutaj trzeba uważać na to, że jeżeli jak będziemy dokręcać, żebyśmy sobie nie wyrobili całkowicie tego gwintu, bo wtedy będziemy musieli to jakoś wykręcać. Warto zaopatrzyć się w drugą taką zapasową śrubkę mocującą. Tutaj co zauważyłem podczas dokręcenia tej nakładki, tutaj mamy taki fajny mechanizm. Z jednej strony wiadomo jest śruba, podkładka i z drugiej również mamy podkładkę jedną zwykłą płaską i tutaj taki małą podkładkę taką sprężystą zimmering na tym gwincie. Pewnie to powoduje lepsze dociskanie, zabezpiecza to przed odkręcaniem się podczas wibracji, tak przypuszczam. Dosyć widać, że przyłożyli się do konstrukcji tej maszyny. Także jak chodzi o montaż tutaj tej osłonki, zalecam ostrożność, ponieważ łatwo sobie możemy obrobić tutaj gwint wewnętrzny i zarówno sam gwint tych śrub poprzez skręcanie tutaj kilku blaszek naraz. Zobaczmy sobie jeszcze, jak to urządzenie wygląda od spodu. Tutaj są gumki, nóżki takie gumowe. Będzie to pewnie amortyzowało drgania. No i śruby, za pomocą których samo urządzenie jest przymocowane do tego blatu roboczego. Tutaj widzimy, jak tarcza maksymalnie przechodzi przy takiej średnicy. Nie wygląda ten stół roboczy najgorzej. Raczej sprawia solidne wrażenie. Dobra. Ok, sprawdźmy sobie, jak to urządzenie głośno chodzi. Także uważajcie, wyregulujcie sobie głośność. Uwaga, pewnie będzie głośno. Tutaj widzimy soft startu, na pewno nie ma. Urządzenie od razu wchodzi na najwyższe obroty. Od razu czujemy takie, kiedy po naciśnięciu włącznika, czujemy takie delikatne szarpnięcie dłonią. Od razu wysokie obroty. Także no to jest raczej minus. Ok, zamontowałem sobie tutaj taki profil o grubości ścianki 3 mm, 30 mm na 40. Trochę nim tutaj tam poruszałem, wyginałem, czy ten kątownik będzie się ruszał, uginał. Jak na razie to jest stabilne, ale krótki element, zobaczymy, jak się będzie zachowywał przy dłuższym. A więc sprawdźmy sobie, jak wygląda cięcie tym urządzeniem. Oczywiście okulary. Jedziemy. Tutaj po samym cięciu wrażenia nawet pozytywne. Trochę drżało to urządzenie, ale to przez to, że nie było przymocowane na stałe do blatu. Zobaczymy sobie, jak to ma się z tym kątem.
Jak to wygląda? W tym miejscu. Tutaj już sam profil nie jest idealny. Ale raczej profil leżał tak, a więc tutaj trzeba w ten sposób sprawdzać kod, nie tak jak wcześniej. Nie tak jak przed chwilą to robiłem. A więc na końcu tutaj jest ta prostsza strona tego profila. Tutaj dosyć profil jest nieregularny, także stąd może te odchyłki tutaj w kącie prostym, ale moje wrażenie jest takie, że cięcie zostało wykonane pod kątem prostym. No jeżeli jakiś równy przedmiot, ścianki będą równe pod kątem prostym, przyłożymy i przetniemy, to uzyskamy kąt 90 stopni, ale jeszcze wykonamy parę cięć, sprawdzimy to. Dobra, teraz sobie przestawimy i spróbujemy coś uciąć pod kątem 45 stopni. Tutaj ustawione jest teraz na 45 stopni i tu widzimy, jeżeli będziemy chcieli ciąć odpowiednio krótki element, taki jak tutaj, to już jak chodzi o zablokowanie go na tym imadle tutaj od góry, już blokujemy ten element bardzo krótką powierzchnią. Także to też rodzi pewne niebezpieczeństwo. Jeżeli podczas cięcia 90 stopni na tym kątowniku dociskamy z całej siły i z tym kątomierzem tutaj nic się nie dzieje, to tutaj podczas dociskania przy kącie 45 stopni już wtedy ta przedziałka nam się odchyla na coraz mniej, 44, 43 i tak dalej. Także jeżeli będziemy zbyt mocno dociskać podczas cięcia, przed cięciem przy 45 stopniach czy innym kątem, to już wtedy będziemy tracili tam tą dokładność. Także bardzo trzeba z wyczuciem zwracać na to uwagę. No i tutaj widzimy ten, no dalej, większa, dłuższy by tutaj niby nie mógł być, ale no widzimy, jak to wygląda podczas cięcia krótkich kawałków. Ok, przetniemy sobie go, zobaczymy, jak to pójdzie.
Okej, uzyskaliśmy coś takiego. Zaraz sobie zmierzymy, czy to ma te 45 stopni, ale najpierw chcę pokazać. Nie wiem, czy będziecie wiedzieli, o co mi chodzi. Tutaj do płaskiej powierzchni dokładam ostrość. Widzimy tu gdzieś szparę. Szpary nie widać. Co z tą ostrością? Chcę powiedzieć, że przynajmniej ja podczas cięcia ręczną szlifierką nie uzyskałbym takiej płaszczyzny tutaj. No, na pewno nie małą szlifierką 125, także no tu tutaj nie ma o czym mówić. Okej, zmierzmy sobie to tym kątownikiem. Jak to tutaj wygląda? A więc na tym urządzeniu wygląda to tak. No tutaj te zadziory niezeszlifowane, także one tutaj troszkę wprowadzają w błąd, bo się buja. Chwila. Tutaj widzimy podczas również pomiaru tym kątomierzem, tutaj widzimy podobną wartość 47 stopni. Jest to spowodowane nierównościami, minimalnymi odchyłami tego profila. Ale sądzę, że cięcie to jest jak najbardziej zadowalające i wystarczające. Tutaj, aby właśnie nie robić testu z czapy, ktoś powie, robi testy na krzywych profilach. Tutaj ścianka tego płaskownika jest jak najbardziej prosta, sprawdzałem to. I teraz powinniśmy otrzymać wiarygodny wynik, jak chodzi o kąt cięcia tym urządzeniem. Lecimy. Uwaga. A więc ok, teraz sobie sprawdzimy. Teraz pomiar powinien być jak najbardziej dokładny. Tak to wygląda. No i tutaj myślę, że to zależy również głównie od materiału, jaki obrabiamy. Jeden jest trudniejszy, drugi jest łatwiejszy do uzyskania odpowiednich wymiarów, ale jeżeli tutaj uzyskujemy taki wynik, to mnie to jak najbardziej zadowala, żeby to tylko się utrzymało tak dalej, także byłoby super. A więc podsumowując, tu ja myślę, że to urządzenie jest, znaczy tu nie ma wielkiej filozofii, ale uważam, że jest nawet przemyślane. Tutaj widzimy, ta osłonka zapobiega nam przed wylotem, przed iskrzeniem się gdzieś tam w górę, tylko zawsze ten strumień iskier nam niweluje tutaj do jakiegoś wąskiego strumienia. To jest plus. Tutaj może jakiś jest to minus, jak chodzi o tą
przykładnicę, oto i madło, ponieważ tu widzimy, że jego wysokość to jest gdzieś niecałe 3 cm. No tutaj, gdzie ma te ząbki, jest to tam 3 cm z milimetrami. Także nie możemy sobie zablokować tutaj jakichś większych materiałów, tylko właśnie takie coś koło 3 cm będą nam się odpowiednio trzymać. To jest może minus, jak dla mnie. I tutaj też kolejny plus. Tu widzimy, tutaj ta śruba nam nie powinna podskoczyć do góry, ponieważ ona tutaj jeździ sobie od spodu, może to będzie widać. No nie, tu nie będzie widać teraz w tym momencie. Jest taki, o, ona się tutaj trzyma i nie powinna, nie podskoczy nam, czyli jej nam nie powinno nam tego wyrwać gdzieś w powietrze. Jeżeli ktoś potrzebuje przecinarki wielkiej, dużej tarczy, no to widziałem w Castoramie za około 400 zł, tam tarcza już jest 355 mm, no to już jest kolos w porównaniu z tym. Tutaj jak chodzi o to urządzenie, to do warsztatu gdzieś tam stacjonarne urządzenie, które na pewno świetnie zastępuje szlifierkę na stojaku, to nie ma co do tego wątpliwości, poprzez większą tarczę, no oraz samą tą wygodę tego urządzenia. No ale żeby powiedzieć coś więcej, to narzędzie takiego typu trzeba poużywać trochę dłużej, wtedy wszystkie plusy i minusy wychodzą. Jak na te kilka cięć, które tutaj widzieliście, dla mnie pozytywne wrażenia z mojej strony. A co będzie dalej, czas pokaże, na pewno was o tym jakoś poinformuję. Także sami widzieliście, jak to wygląda. Ja jeszcze przed kupnem byłem ciekawy tego rozmiaru. Oczywiście tam są podane wszędzie te rozmiary, ale jednak nie widziałem tego nigdy na żywo, nie mogłem sobie wyobrazić. To może przystawię typową wyżynarkę obok tego, żeby ktoś miał porównanie wielkości tego urządzenia. No jest to fajne takie nieduże urządzonko. Także mam nadzieję, że podobał wam się ten film. Jeżeli tak, to zapraszam do subskrypcji i lajkowania. A my się widzimy w kolejnym wideo. Cześć!